W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie trochę o rabunkach, ponieważ jest bardzo możliwe, że dostaniemy nowy rabunek w nowym update'cie za tydzień i jeszcze ma została dodać jedna rzecz do tych rabunków, więc w dzisiejszym odcinku sobie o tym pogadamy. Tak szybko przed zaczęciem, aktualnie na moim Discordzie jest giveaway na Brule, linka do Discorda macie w opisie, wejdźcie sobie na tego Discorda, klikacie konkursy, macie tutaj giveaway na Brule. Tutaj musicie zostawić followa na Instagramie, linka macie tutaj oczywiście, no i zostawiacie suba, lajka pod tym odcinkiem i po prostu klikacie w to i bierzecie udział w tym konkursie i po prostu możecie wygrać Brule, więc my lecimy do odcinka. Więc ogólnie wczoraj o 23:00 Asimo napisał nam takiego tweeta. Napisał trochę tutaj o rabunkach. Nie będę wam tego czytał, możecie sobie to samemu przetłumaczyć na polski, ale ja tak w skrócie wam wyjaśnię, co on tutaj miał na myśli w tym wpisie. Więc ten wpis zaczął z tym, że jest duży problem, taki niezwykły problem z jailbreakiem. Napisał, że za każdym razem, kiedy dodaje rabunek, to po prostu ekonomia się zwiększa, jakby ceny wzrastają i po prostu oddala graczy od siebie, niby, nie wiem, trochę nie rozumiem, co on tu napisał. No i napisał jeszcze, że interakcja jest bardzo dla siebie ważna, po prostu dla rozgrywki, nie wiem. Więc napisał nam takie dwie rzeczy i tutaj napisał, że chce dodać oczywiście nowy content, że chce dodawać kolejne rabunki. Napisał tutaj, że na następnym update'cie, po prostu za tydzień, będzie nowy system rabowania. Co to może znaczyć? To, że po prostu jakby... I ogólnie po tym update'cie te rabunki mogą mieć totalnie mniej sensu, ponieważ no... Z tego, co zrozumiałem, z tego, co on napisał, to po prostu on chce zbalansować po prostu jakby rozgrywkę i że te rabunki są chyba za bardzo OP, z tego co zrozumiałem. I bardzo możliwe, że po prostu będziemy dostawać mniej kasy po prostu z rabunków, albo po prostu one będą trudniejsze. I ma wejść jakiś nowy system jakby rabowania i ma to się trochę różnić teraz te rabowanie, że ma jakiś nowy system wejść, że te rabunki, te rabowanie ma troszeczkę inaczej wyglądać. I chyba chodzi mu też o to, że to po prostu oddala gracza od siebie, że jakby nowi gracze mogą nie rozumieć, o co chodzi, jakby jak to rabować i tak dalej. No wiadomo, że jak ktoś jest cały czas gra jailbreaka, to no, wszystko wie, co się dzieje, ale jak ktoś jest nowy, to mu ciężej po prostu się do tego przyzwyczaić. Tak mi się wydaje, że on to miał na myśli. Czyli bardzo możliwe, że teraz za rabunki w nowym update'cie będziemy dostawać mniej kasy lub będą one trudniejsze. Zobaczymy, jak to będzie, ale przeczytajmy sobie jeszcze do końca wpis. No i napisał, że żeby w ogóle robić jakieś kolejne rabunki, żeby dalej ta gra szła do przodu, to muszą po prostu to dodać. Muszą po prostu to naprawić, ten problem z rabunkami, czyli też pewnie chodzi mu o to o jakieś bugi z rabunkami, bo jak wiecie, można na przykład rabować jednocześnie muzeum z powerplantem i w ogóle, więc też na pewno mu chodzi o jakieś bugi z rabunkami, bo no, jest ich trochę, na przykład ostatnio widziałem z muzeum też jakiś, że można było jakoś przez ściany wyrzucić tą, no nie wiem jak to powiedzieć, no ten bug z kasą po prostu też jakoś to widziałem, więc to też mu na pewno o to chodzi. Nie pomyślałby sobie, że jeszcze za 6 lat jailbreak będzie istniał i w ogóle i tak dalej. Tu pisał, że będzie plus 12 rabunków. I jeszcze właśnie dużo osób mówi, że może wejść nowy rabunek do jailbreaka, ponieważ ogólnie w jailbreaku rabunki dostawaliśmy co około 6 miesięcy. Tak jakoś się jakoś dostawaliśmy te rabunki. No rok temu to chyba było inaczej, bo dostaliśmy w kwietniu kasyno, a potem w grudniu dostaliśmy mansion, czyli to jest ile widzowie? No to jest widzowie 8 miesięcy różnicy, tak? Teraz widzowie, no ostatnio dostaliśmy rabunek ten mansion, tak? W grudniu. Czyli w sumie zaraz 10 miesięcy, więc no powinniśmy już dostać nowy rabunek w jailbreaku, bo dawno po prostu nie dostaliśmy tego rabunku, no niedługo już będzie rok, więc po prostu może wejść nowy rabunek do tego update'u. Ale jeszcze oczywiście to nie jest potwierdzone info, jakby jak wiecie, jak zaczął tutaj gadać o rabunkach, to przy okazji mógłby wprowadzić nowy rabunek, zobaczymy, widzę, co z tego będzie. Więc tak podsumowując, po prostu Asimo chce zmienić system rabowania w jailbreaku, przez który bardzo możliwe, że będziemy zarabiać mniej kasy, albo po prostu te rabunki będą trudniejsze. Oczywiście napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Ja przypominam o tym konkursie na Brule na moim Discordzie, linka macie w opisie, ja spadam, no i elo.